A to właśnie jest to Wiktoria z tatą Dawidem, Czeczen od Zaremski. Wiktoria oczywiście też z Dawidem od Zaremskiego. Wiktorki też są nasi. Siema, kopelat, robas. I co, i fajnie, nie? Jak tak się można jakoś z czymś utożsamić, jakoś pójść w jakimś kierunku, że nie jesteśmy anonimowi. Że jesteśmy od kogoś? A kto ja to jestem? Spoko, pomagamy razem. Pozdrówki dla Was, dzięki. Niech się dzieje wola. Zacznę od tego, że 21, czyli przyszły piątek, próbujemy zrobić wyjazd na niemieckie, berlińskie przedmieścia, bo to jest jakby długi weekend, o czym wspominałem w innych filmach. Długi weekend i jak ktoś tam się chce zapisać, to już tam jeden jest chętny na podpinę tak zwaną z Polski, chce jechać, bo tam jest, będzie fajnie. Jak jest wolne w kraju, to można zasuwać. I próbuję robić, bo sporo osób zwolni wyjazd, może nie wiem, raz w miesiącu, może 2 razy w miesiącu, w jakąś wybraną sobotę. W sobotę jest tam 3 do 14, czyli mają 5 godzin na zakup samochodu. 15, 6 godzin. Czyli praktycznie zazwyczaj chodzimy do 15, 16, czyli jakby czas jest idealny. Z tym, że pan Lawecia z nami znów będzie zasuwał, ależ mi się rozrosły kłaki. I auta 3 zakupione, pierwsze pan Lawecia pakuje, zasuwamy i... I co? I bryki będą w domu tego samego dnia, podobnie jak to się wydarzyło wczoraj. Wczoraj na Kalisz czy Sieradz? Sieradz! Pewnie, że Sieradz. Sieradz, 2 sztuki pojechały. Ta sterka fajna, kurde. Takiego wypasu tu nie widziałem w 2010 roku, przenigdy. Podobnie jak u pana kuwejckiego Dariusza. Dariusz z Kuwejtu, gadający po arabsku, czyli handlarze mówią: Jezus Chrystus, kto to jest? Jeszcze karnacja będzie kuwejcka. Haha, Dariusz, co ty gadasz, mówię po arabsku. Hej, Kuwejczycy z tamtych placy, tu Libańczycy, mówią: ty, to twój kolega, czy to w ogóle jest ktoś od nas? Gdyby brodę przypuścił, pan Dariusz z Krakowa, pozdrawiam raz jeszcze, to mógłby tam budę spokojnie otworzyć z samochodami. Nikt by się nie zorientował, że to obcy, a jednak swój. Także widzicie, dzwońcie, piszcie, mailujcie. A człowiek, który zrobił kiełbaskę na cebulce dla swoich dziewczyn i wziął dziewuchy na lody i na zdjęcie z fotobudki, wzbudza coraz większy mój szacunek, czekam na kolejnego maila. A jak dojrzejemy do tematu, żeby zrobić halo, wszelkie lody przełamane, żadna depresja nie grozi i będzie fajnie. Trochę jestem zmęczony, bo wczoraj, wiecie, zimna woda, ale zimna woda była wczoraj w ogóle luksusem. Jak dorwałem węża dopalonego, którym myję auta i tak sobie po klacie wczoraj o 13 godzinie mówię: haha, kurde, łaknąłem wody jak na pustyni. Jak na pustyni, proszę ja was. I to było właśnie dobre. Wszystkiego dobrego. Jak coś mi się oczywiście przypomni, będę gdakał do was z tego tu monitora, ekraniku. Kolega, którego wczoraj spotkałem na pierwszym placu, później spotkałem na trzecim placu i na piątym placu, który mówi: kurwa, nic nie ma. Pozdrawiam. Nie wiem, co chciałeś kupić, ale aut było dużo. Syna. Cześć, bo kurde, muszę iść do pracy, bo nie wiem, muszę zarabiać jakieś pieniądze, bo wciąż odrabiam stratę ze stycznia chyba, jak mnie to opitracili. Kurde, jak cię okradną, dusisz to w sobie, ale później myślisz: kurde, może komuś pomogłeś w ten sposób. No, złodziejowi pomogłem. No. Dajcie spokój. Bzdury. Kogoś chciałem jeszcze pozdrowić, ale mi się zapomniało. Następne wejście będzie obfitsze. Cześć! Pozdro 600, a nawet 700. Słuchajcie, bo jest temat na temat sobotnich wyjazdów. Tak, to jest temat na temat. Otóż okazuje się, że jest to oczywiste dla mnie i dla chłopaków, którzy jeżdżą tam gdzieś na libańskie piekarnie. Polska! Wiadomo. Otóż w dzień poprzedni hulamy na placach od gdzieś 9, pół do 10, do 16, nawet 17 jak wczoraj, bo dwóch niezdecydowanych. Ja też przy okazji chcę wskoczyć na więcej placy, miejsc zjawiskowych, żeby dać wybór, dać szansę. Jeżeli w 8 godzin z 5000 aut czegoś nie wybierzesz, to znaczy, że albo chciałeś tylko zobaczyć, albo jesteś turystą, który lubi oglądać motoryzacyjne perełki. I w soboty, podkreślam, czasu jest mniej, bo
Są tylko 4 godziny, max 5. Czyli w sobotę trzeba włączyć sprężarkę, turbo. Także kto chce jechać w sobotę, musi mieć na uwadze... Ależ mi zgęstniała. Prane w perwolu. Tuż. Dlatego takie czarne. W sobotę mniej czasu, także... Jeżeli wyjmujesz kartkę... A co pan to ma za kartkę? Mam przypomnę, było 12 osób z pracy i 4 szwagrów. Prosiło, żebym sprawdził ceny, przetestował dla nich pojazdy. Czy ciebie pogryma siło? Skup się na sobie, bądź samolubny. Przyjechałeś po auto dla siebie, a wyjmujesz kartę, kartkę, kartusie. I proszę ja ciebie... Patrzę, że pani sprzątaczek nie mam, żeby nie było coś dziwnego, że... Zaremski znowu gadał do siebie. I szukasz szwagrom pojazdów, także najpierw, jeżeli kupisz sobie, wtedy ja cię przewiozę po każdym placu, czy kolega, pozdrawiam Turka, z Turka, nie, czy ktoś, kto tam jeździ w te inne dni. Także listę zostawiaj na koniec, najpierw skup się na swojej robocie. Taka, wiecie, przyjacielska porada. W 3D, zajebiście, będę żygał, mnie naciągnęło. Także wiecie, skupiamy się na sobie, a jak czas jest wolny później, to można wyjąć leżak, zeżreć kebaba, opalić sobie nogi, a nawet można łydki ogolić, jeżeli jest czas. Jak nie ma czasu, robota musi iść żwawo. Także taki mały dopisek do tych wyjazdów. Pamiętajcie, już się zaczynają telefony. 21 to piątek, wszyscy macie wolne w robocie. Po co masz leżeć i tłustnieć na ogródku? Przewracając kiełbasę na grillu lub też barbecue. Lepiej pojechać na rybańską piekarnię. Taki weekend, jaki piątek, nie zdarza się zbyt często. Pozdrawiam was, miejcie na uwadze to co powiedziałem. Cześć. Siemano ziomki, tu pan Roman, wasz znany sprzedawca pieczywa. Mało tego, prawie producent. Wróciliśmy wczoraj o zacnej porze z niemiecko-libańskich piekarni, bo już blisko byłem piekarni. 21 byliśmy w Katowicach, a na to nie wskazywało zupełnie nic, że wcześniej przyjedziemy, bo grupy wczoraj były rozłożyste. O, jaki jestem wielki! Jaka buła! Zjarało nas wczoraj... Na karczyku widać? Zjarało nas wczoraj przednio. Pozdrawiam dwie miłe panie, które wczoraj walczyły o awans do ekstraklasy, czyli szukamy fajnego pojazdu na pierwszą brykę. Czyli jedna żona pani była, druga córka i tata trzeci. Pozdrawiam również ekipy z Sieradza. Sieradz nabył w pół godziny dwie sztuki, pojechał do domu, mówi: piękne auto mam. Wzięliście kiedyś Astrę z 10 roku, naprawdę na pełnym wyposażeniu? Wentylowanej skórze, w grzanej kierownicy, w grzanych siedzeniach przodu, z tyłu, Big Xenonach, parktronikach, doświetleniach. Za naprawdę fajne pieniądze będzie na filmie. Wracając do pani córki, mamy i taty, jakieś cygańskie ekipy, kurde, benzina zabrakło i mam w kanisterku, ciekawe, dolewał z różowego kanisterka. Panie wczoraj ledwo, ale temperatura sprawiła to, że jednak figura fit chyba jakaś jest osiągnięta. Poszukiwanie dla dziecka auta na pierwszą jazdę, na pierwszy samochód mogło zakończyć się sukcesem już po godzinie. Bo na pierwszym placu tak zwanego Bośniaka wyhaczono sztukę, testowano sztukę Audi A3 w 14 roku za pieniądze, bardzo fajne. Lakierowany przedni błotnik też na P, lewy przedni na 180, czyli jeden psik przez rumuńskiego lakiernika pociągnięty. Ale chodźmy dalej. Po 7 godzinach okazuje się, że jako tradycji stało się dadość, na pierwszym placu są auta najzajebistsze, najwspanialsze i są przedniej urody. Panie Krzysztofie, kuźwa, jednak tamto Audi. Szczęśliwie walczyliśmy o brief u pana sprzedawcy z bośniackiej Serbii, czy skąd tam ten gościu jest, natomiast gada po jugosłowiańsku, czyli Bośniak, Serb, Chorwat i Czarnogórzec w jednym. I pan Paweł, pozdrawiam serdecznie pana Pawła, leciarza naszego. Panie Pawle, daj pan ten numer na Bośniaka, bo pan walczyłeś o brief dla pana szanownego na Passata z Warszawy. Pozdro Warszawa.
to ten kolega, który się najbardziej opalił kiedyś na placach. Matko, jak chłopa zjarało. Teneryfa tego nie daje koloru. Co jego tam jarnęło 7 godzin. Halo Bośniak, Krzysztof mówi. No właśnie, mówi, oglądaliście pół godziny, jeździli, testowali, klima pół na pół hulała i dlatego nie wzięli, że trzeba było dobić klimę w takim pieniądzu, 14 rocznik. No właśnie jest temat, że jest auto, no jest. Przyblokuj mi go do czwartku, mówię. Po niemiecku, perfekcyjną niemieczczyzną. A on się pyta, 100%? Mówię, no to 120 nawet, mówię, procent. Przyjedzie pan laweciarz po resztę samochodów w czwartek, da ci pieniądz, niech to stoi. I we wtorek brykę odbierze, zawiezie na Opole. Mam nadzieję, drodzy państwo, że wasz wyjazd na Tropical Island rodzinny zakończył się sukcesem. Pragnę nadmienić, że jadąc do Niemca, z Wężka na Wrocławiu, ja pierdykam od Katowic, czyli od Opola, czyli od brzegu, od Kędzierzyna Koźla, czyli od tamtąd, wiecie, od tej strony. Zwężka była prawie na godzinę, 40 minut, może 50, staliśmy w korku zatwardzeni. Natomiast na powrocie idealnie, płynnie, ani pół autka, byliśmy bardzo zdziwieni. Ruch był tak potężny, tirowy szczególnie, na zachód jadąc rano, skoro świt, mieliśmy godzinkę opóźnienia. I jeszcze była zwężka przed Mittenwalde, przed Marianami, tak zwanymi. Była zwężka, co nawigacja pokazywała, godzinkę stoisz w korku. To my, nawigacja znalazła trasę okrężną, odzdobną, ozdobną, inną. Kieruj się w prawo! Poszliśmy w prawo i dzięki temu przejrzeliśmy między innymi pana laweciarza, który był przed nami, a wbił się w ten zatwardzony korek, co jakoś nie zepsuło mu pracy, bo on na plac przyjeżdża, pakuje 3 zakupione pierwsze bryki i bryki rozchodzą się jak świeża buła, rozjeżdżają po domach i trafiają do swoich właścicieli. Nie bójcie się, jak auto tam zakupicie, pytacie, ty, ale jak mi felgi odkręcą? Kurde, ktoś zgubił blachę, stop. A czekajcie. Zatrzymałem się na sekundkę, bo jakoś tam rejestrację mam dziwną. Chorzowska chyba. Jak ktoś zgubił, do odbioru. Tylko jest dziwna, bo jest ze styropianu. Co ty wy też kombinujecie? A. Także proszę państwa, wyjazd był udany. Pozdrawiam ekipę z Koszalina. Przykro mi, że nie nabyto. Jednak coś tam testowane nawet w grubszym pieniądzu. Pozdrawiam warszawiaków, którzy już mieli się witać z gąską kilka razy, ale jednak wolą dozbierać, bo widzą, że są ciekawsze tematy w lepszym roczniku. Pozdrawiam panią, co ma coś dziwnego w ręce na przejściu dla pieszych. Co tu ludzie noszą, żeby zaistnieć na świecie? Pozdrawiam panów tirowców z naszego ulubionego KFC, do którego mieliśmy nie wjeżdżać, ale pan kierowca znów mnie zachęcił swoim słodkim spojrzeniem, mówiąc: jedźmy do dziadka w okularach. Ja oczywiście polędwiczki i małą paczkę frytek. A pan kierowca, nonszalancja pełna, rozkminiona, mówi: weź pani tam wiadro frytek. To są zdrowe ziemniaczki. Mówię mu: chłopie, przecież tego można umrzeć, z tych frytek, w tym głębokim tłuszczu smażonych. Panów tirowców pozdrawiam, którzy... Idę z tym kubłem jednym drugim do auta, a widzę dwóch. Ośmietnik tam jakiś, czy inną rurę opartych. Mówię sobie sam do siebie, czasami gadam do siebie, jest to chyba normalne w tym kraju, że nikt zdrowy nie przeżyje. Trzeba być lekko ciulniętym, żeby dać sobie radę w tej
jakże trudnej rzeczy. Pani patrzy, jak się wchodzi na przejście pieszych, bo sygnalizuje, że będzie wchodziła na Boga, nie targetuje na przejście. Nikt normalny w tym kraju nie przeżyje. Trzeba być lekko uderzonym, żeby dać radę. I mówię, ty, tak zerkają, coś tam łokciami. Myślę, albo tak, albo głodni, albo bezdomni, ale raczej śledzą. Za 15 minut SMS. Panie Zaremski, smacznego, pozdro od kierowców z większych bryczek. Czyli panowie tirowcy mieli pauzę. Trzeba było podejść z tym KFC, poczęstować sobie, myślę, chłopaków, a nie tak jakoś odjechać. Pozdrawiam was uprzejmie, cieszę się, że Irlandia, stop! Właśnie, dzwoniła Irlandia. Dzwoniła, ale naklejka oryginalna, chyba. Także Chorzów? Skąd takie rejestracje się biorą? Dzwoniła Irlandia szukając samochodu, ale nie wiem, nie dam rady do Warszawy pojechać, szukać, oglądać. Także wczorajszy wyjazd był bardzo fajny. Był gorący wyjazd. Był, powiedzieć można śmiało, w iście etiopskiej temperaturze. Czy wziąłem laptopa do składania tematu? Wziąłem, dobra. Kurde, bez laptopa, wiecie, robota nie idzie. I kompletnie nie ma... nie ma niczego w pracy, jak lapka nie ma. Czekajcie jeszcze raz.